jak będziesz gotowy, to daj znać, nie? Już. Witam przedstawicieli mediów, witam trenerów na konferencji prasowej pomeczowej. Przypomnę, drużyna gospodarzy MKS Motor Lubawa podejmowała drużynę MKS Rominta Gołda. Wynik niestety niekorzystny dla drużyny gospodarzy. Rominta wygrała 4-3. O zabranie głosu i podsumowanie spotkania prosiłbym trenera drużyny gości, pana Adama Wyszyńskiego. Dzień dobry Państwu. No, myślę, że tutaj przede wszystkim chciałbym podziękować swojej drużynie. No, zwycięstwa, tak, które dopiero w doliczonym czasie gry, w ostatniej akcji meczu, strzeliliśmy zwycięską bramkę. Oczywiście mieliśmy sytuację przy 1-3, 2-3, żeby zamknąć ten mecz troszeczkę szybciej. Natomiast no, gospodarze tutaj, wiadomo, ambitnie walczący doprowadzili do remisu i wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów. Tak jak mówię, no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dalekiego, trudnego terenu. Wywozimy 3 punkty, jest to dla nas najistotniejsza sprawa. Styl może pozostawia troszeczkę do życzenia, aczkolwiek mówię, no, nastawialiśmy się na 3 punkty na ciężkim terenie w Lubawie i tego dokonaliśmy. Mówię, ogromny szacunek chłopakom za wolę walki, za zaangażowanie. I tutaj cieszymy się, wracamy do Gołdapi strzała punkta. Dziękuję. Dziękuję trenerowi i gości, a o podsumowanie spotkania prosił trenera drużyny gospodarzy pana Krzysztofa Majewskiego. Gratuluję trenerowi zdobycia 3 punktów. W takim meczu ciężko cokolwiek mądrego powiedzieć. Muszę ograniczyć się może do tego, że to był ostatni mecz w Lubawie w tym roku. Także dziękujemy kibicom za obecność przez ten cały rok. Sponsorom, zarządowi za to, że przy nas biegają i starają się umożliwić jak najlepsze warunki do treningu i do meczu. I to chyba dzisiaj na tyle. Nie jestem w stanie nic mądrego powiedzieć, także lepiej odpuśćmy. Jeszcze raz trenerze gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję trenerowi drużyny gospodarzy. Jeżeli są pytania ze strony mediów, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję przedstawicielu mediów. Dziękuję trenerom. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję. Powodzenia.